brak opadów i wysoka temperatura to główna przyczyna pożarów. Wysuszenie ściółki leśnej w połączeniu z nieuwagą i lekkomyślnością może doprowadzić do tragedii. Straż pożarna co kilka minut musi interweniować. Straż pożarna w Gorzowie odnotowuje codziennie kilkadziesiąt zgłoszeń o pożarach. Głównie są to pożary ściernisk, łąk. Również zdarzają się pożary zbóż jeszcze nieskoszonych, jak również lasy. Mamy obecnie trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Wilgotność ściółki w lasach jest rzędu 1-3%. Dla porównania kartka papieru ma 7%, także jest naprawdę bardzo, ale to bardzo sucho. Nadleśnictwa tutaj nasze okoliczne wprowadziły zakaz wjazdu do lasów. Jedno z nadleśnictw, Różańsko, wprowadziło zakaz w ogóle wstępu do lasu. Jeśli ktokolwiek porusza się w lesie, przebywa w lesie, naprawdę niech zachowa szczególną ostrożność i uwagę. Pamiętajmy, że przy wilgotności na poziomie 1% przyczyną pożaru może być dosłownie wszystko. Od niedopałka papierosa po różnego rodzaju szkło. Nasza ostrożność może ograniczyć pracę strażaków. O to przecież chodzi. Przystanek Woodstock już ruszył, chociaż rozpoczęcie przewidziano tradycyjnie w piątek. Już w czwartek na placu Woodstockowym zabawę rozpoczęło tysiące fanów tej imprezy. Tutaj buduje się przystanek Woodstock. Wczoraj, przedwczoraj montowało się na tej wielkiej scenie festiwalowej nagłośnienie, oświetlenie. Dzisiaj trwają próby, dzisiaj funkcjonuje już Woodstockowe radio i długimi, długimi kolumnami z miasta, z Kostrzyna przychodzą do nas kolejni Woodstockowicze, którzy rozbijają się w tym momencie na polu i to miasteczko Woodstockowe rośnie w oczach, dlatego że w tym momencie tutaj już jest kilkanaście tysięcy namiotów, z godziny na godzinę, z godziny na godzinę, jest ich coraz więcej. Wszyscy wyczekują jutrzejszego otwarcia festiwalu. A czego po tegorocznym przystanku spodziewają się Woodstockowicze? Bardzo jest przyjemnie, przyjechałem tutaj dzisiaj i właśnie jest bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że koncert będzie jutro bardzo przyjemny. Damy sobie radę, pogoda jest bardzo doskwiera nam i jest bardzo gorąco, ale mam nadzieję, że wytrzymamy tą temperaturę. Na Woodstocku już jestem nie raz, to nie mój pierwszy raz oczywiście. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, chociaż na poprzednich Woodstockach było super, ale spodziewam się czegoś nowego po tym. On to wie, on tak. To naprawdę wie. On wie, o czym mówi. Tak jak co roku i tym razem w programie przewidziano mnóstwo atrakcji, głównie muzycznych, ale nie tylko, bo zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, również na scenie teatralnej nie zabraknie przedstawień artystycznych, między innymi monodramów w wykonaniu Piotra Wiśniewskiego, policjanta sekcji prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Przede wszystkim koncert na dużej scenie, 30 zespołów, nie tylko z Polski, choć tutaj także zapowiadają się bardzo ciekawe koncerty, ale i ze świata, z Niemiec, z Francji, z Senegalu, z USA. Jeżeli chodzi o program artystyczny, to my duży nacisk kładziemy na występ dwóch zespołów z Polski przede wszystkim. Zespół KSU i zespół Lao 3, które to zespoły walczą w plebiscycie Złotego Bączka o to, kto z nich dostanie statuetkę. W tym momencie idą w łeb w łeb. W tym roku zagram monodram mojego autorstwa Supermarket po zejściu. Będzie on grany dwa razy dziennie. Woodstockowicze będą mogli obejrzeć tą sztukę właśnie w tym namiocie. A w tym roku uroczyste rozpoczęcie imprezy przypadło gwieździe polskiej rockowej estrady zespołowi Big Cyc. Na razie cierpliwie czeka w dawnym porcie ochronnym, który jest prawie rówieśnikiem Kuny. Też ma ponad 120 lat. Tu właśnie Kunę wyłowiono z rzecznej toni w 2001 roku. Przypomnijmy, Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich Kuna kilka lat remontowało stary wrak. Starania się opłaciły. Kuna pływa. Kuna właściwie jest statkiem już gotowym do legalnej żeglugi, powiedziałbym. Od maja mamy świadectwo klasy i świadectwo zdolności żeglugowej. Przeszła skutecznie, że tak powiem, czy z wynikami pozytywnymi wszystkie przeglądy, a więc sanitarne, a więc BHP i tak dalej, i tak dalej. Także pod względem nawigacyjnym i jako statek, jako ten obiekt przeznaczony do uprawiania żeglugi jest już zakończona. Pozostała więc tylko kosmetyka wewnętrzna i roboty izolacyjne, czyli izolacja termiczna i akustyczna oraz szalowanie drewnem. Niestety Kuna nie będzie wycieczkowym statkiem, bo nie z takim przeznaczeniem została zbudowana. Będzie natomiast pływającym skansenem edukacyjnym. Kuna została odbudowana jako zabytkowy lodołamacz, który można oczywiście wykorzystać w różnych celach. I on ma w tej chwili klasę statku muzealno-edukacyjnego, muzealno-szkoleniowego, który może przewozić na swoim pokładzie 40 osób. I dlatego nie ma przeciwwskazań, że tak powiem, żebyśmy przy dobrym stanie wody, wtedy kiedy żegluga tym statkiem jest możliwa po warcie,
przewozili ludzi i edukowali ich. 122-letnia kuna na razie jednak nie może wypłynąć na wartę ze względu na jej niski stan. Ale to zrozumiałe, kuna jest lodołamaczem przeznaczonym do pływania na głębokiej wodzie. Czekamy więc, aż susza minie. Wówczas będzie można wybrać się na wodną, edukacyjną wycieczkę. Na dzisiejszej konferencji prasowej wojewoda Marek Ast zapewnił, że ze strony Urzędu Wojewódzkiego nie ma żadnych opóźnień dotyczących budowy odcinka autostrady A2 w naszym regionie. Wojewoda Lubuski jest organem administracji państwowej, czyli organem, który wydaje decyzje administracyjne. Taką decyzją administracyjną jest i decyzja lokalizacyjna, a w następstwie decyzja o zezwoleniu na budowę. Aby po prostu wojewoda mógł działać, mógł po prostu podjąć, wszcząć postępowanie administracyjne, musi mieć w tej sprawie wniosek. Do tej pory, o tym już mówiłem, żaden wniosek ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad do wojewody lubuskiego nie wpłynął, a stroną w tym postępowaniu dla wojewody lubuskiego jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Wojewoda powiadomił, że inwestor poczynił daleko posunięte zmiany w projekcie autostrady i skutkuje to tym, że trzeba będzie wykupić dodatkowe grunty. Generalnie zmieniło się tak wiele, że dla fachowców, a myślę, że po prostu zarówno w Generalnej Dyrekcji, jak i w Autostradzie Wielkopolskiej pracują fachowcy, jest jasne, że po prostu tutaj trzeba wystąpić o nowe decyzje. Rozmowy Urzędu Wojewody Lubuskiego trwają od 2004 roku, ale jak do tej pory nie przyniosły skutku. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych wystąpiła o decyzję o pozwolenie na budowę w oparciu o starą decyzję lokalizacyjną, to otrzymała by takie pozwolenie na budowę. W związku z tym, że dla maksymalizacji zysków i dla minimalizacji kosztów postanowiła zmienić warunki budowy autostrady, ale z kolei nie chciała zrobić następnego kroku naprzód, czyli po prostu wydać pieniądze na dokumentację. Autostrada A2 jest jedną z najważniejszych dróg w naszym kraju, a także jedną z ważniejszych dla regionu lubuskiego. O tym, do czego prowadzi brawura i niezachowanie ostrożności na drodze, przekonujemy się na co dzień. Wystarczy moment nieuwagi, a konsekwencje na całe życie. Do poważnego wypadku z udziałem autobusu MZK i samochodu osobowego doszło na rondzie Górczyńskim. Informację o wypadku policja otrzymała 10 minut po godzinie 9. Jak ustaliliśmy właśnie o tym czasie, na skrzyżowaniu ulicy Górczyńskiej i Piłsudskiego doszło do zderzenia samochodu marki Citroen Berlingo i autobusu gorzowskiego MZK. Ze wstępnych informacji, które mamy, wiadomo, że najprawdopodobniej kierowca Citroena Berlingo, mieszkający w Zgorzelcu, jadąc trasą objazdu, tutaj na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa, zderzając się z autobusem. Są to oczywiście ustalenia wstępne. Aby to zweryfikować, będziemy również sprawdzać stan techniczny pojazdów, będziemy badać drogę hamowania autobusu. Te wszystkie okoliczności zostaną przez policję wzięte pod uwagę. Również tutaj na miejscu pracuje biegły z dziedziny ruchu drogowego, który kontroluje te czynności. Również on tutaj swoje obserwacje wykonuje. Szczęśliwie tylko dwa pojazdy brały udział w zdarzeniu. Inni kierowcy w porę zdążyli zareagować na wypadek. A ja byłem z autobusem około 70 metrów, nie? I zdążyłem dojechać do autobusu, to już było po wszystkim, który zepnął, wymusił pierwszeństwo Berlingo i go zepnął jakieś 50 metrów. Szok i przerażenie, pasażerowie leżący na podłodze. Tak wyglądał autobus MZK tuż po uderzeniu w Citroena. Przy dojeździe na rondo autobus, no po prostu uderzenie, ludzie wypadali z siedzeń. Można powiedzieć, że pani, która siedziała przede mną z małym chłopczykiem, nie? Chłopczyk uderzył właśnie się głową o ten, został odwieziony do szpitala. Starsza pani wpadła tutaj do wejścia. Była też i taka dziewczyna w ciąży, no nie wiem, czy jej coś się stało. W każdym razie wyszła sama. Było trochę takich po prostu poturbowań.
dużo osób po prostu pospadało z tego, z siedzeń. Gorzowskie drogi nie należą do bezpiecznych, zwłaszcza teraz, gdy spora ich część jest remontowana. W takiej sytuacji musimy zachować rozwagę i ograniczyć prędkość. Apeluję do wszystkich kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność właśnie na trasie objazdu, ponieważ cały czas prace trwają. Niestety musimy w tych warunkach cały czas poruszać się po naszym mieście. Na chwilę obecną najwięcej zależy od samych kierowców, od tego, czy jeżdżą uważnie, czy jeżdżą w sposób bezpieczny. Na pewno błąd kierowcy, być może zły stan techniczny pojazdów. Teraz to nie jest ważne. Ustalenie przyczyn wypadku nie zwróci życia 5-letniemu dziecku. Wypadek zdarzył się i nic go nie cofnie. Na przyszłość bądźmy bardziej ostrożni, aby podobne wydarzenia nie musiały być przedmiotem naszych relacji. Jaki jest numer telefonu na policję? 999. To jest na straszku. Jak widać, nie wszyscy znają numery służb. Nie wszyscy młodzi obywatele znają też zasady bezpiecznego zachowania. Dlatego takich lekcji jak dzisiejsza potrzeba jak najwięcej. Abyśmy wszyscy pamiętali o bezpiecznych wyjazdach, powrotach z wakacji. O tym, byśmy sami zachowywali te zasady bezpieczeństwa i czuwali też nad swoimi dziećmi i wszelkimi dzieciakami, jakie tylko na drodze spotkamy. Ponieważ no, często spotykamy się z bezmyślnością, z pijaństwem, z nadmierną szybkością. Z tym, że dzieciaki pozostają bez opieki i później niestety są straszne tragedie, rozpacz, ale jest niestety za późno na poprawienie czegokolwiek. Jak odpoczywać bezpiecznie? Najlepiej z kolegami bez picia alkoholu, także bez brania narkotyków i przemocy. Bawić się, ale tylko na strzeżonych kąpieliskach, organizować wyprawy do lasu i w góry, ale bez wszczynania pożarów. To tylko niektóre porady, które warto sobie wziąć do serca. Dużo dzieciom dają i zabawy, i nauki. Zrozumienia wielu spraw, bo inaczej dzieci rozumują, jak mówią do nich rodzice, inaczej jeżeli mówi policjant czy strażak. Chociaż sami rodzice też pouczają własne dzieci, tego typu festyny są skuteczniejszym sposobem edukacji. Pouczam ją, są gazetki odpowiednie dla dzieci, takie kolorowanki, malowanki i uczę ją, nie? Zielone światło przechodzimy, czerwone stoimy. Z pewnością dzięki festynowi sierpień 2006 będzie bezpieczny. Dzisiaj odbyło się podpisanie umowy na rozbudowę głównej biblioteki przy ulicy Sikorskiego. Nowy budynek z pewnością pomoże rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają się na co dzień czytelnicy i pracownicy gorzowskich bibliotek. Będzie to biblioteka, do której zostaną przeniesione zbiory z obecnie 5 obiektów, w którym się znajdujemy. Czyli mówiąc inaczej, te zasoby, które są dzisiaj skomasowane w piwnicach, na strychach, tam gdzie się da, będą po prostu bardziej dostępne dla ludzi. No, dzisiaj mamy to około 402 tysiące samych książek, nie licząc czasopis, zbiorów specjalnych i tak dalej. Czyli w sumie około 500 000 różnego rodzaju obiektów bibliotecznych. Biblioteka będzie spełniała wszelkie kanony biblioteki nowoczesnej, 21-wiecznej. Główny wykonawca, firma Skanska, ma już pewne doświadczenie w budowie tego typu obiektów. Podobny obiekt wykonaliśmy, oddaliśmy w maju dla Uniwersytetu Łódzkiego. Ten obiekt, który w tej chwili mamy okazję za chwilę rozpocząć pracę, będzie porównywalny, też jest tak samo skomplikowany jak ten łódzki, także mamy duże doświadczenie, tamten obiekt budowaliśmy prawie 2 lata, ten ponad rok. Wraz z oddaniem do użytku nowej biblioteki zmianie ulegnie charakter zajęć pracujących w niej osób. Będzie w pełni zautomatyzowana, czyli rola bibliotekarzy będzie rolą doradztwa. Dzisiaj bibliotekarz to musi zejść do piwnicy, przynieść te książki na górę, zobaczyć, odnieść, czyli takim jest trochę magazynierem, o tam określił. A nie, tam się rola zmienia, bo będzie rola to doradcy, który będzie pomagał i mówił, gdzie znaleźć, co znaleźć, czyli po prostu inna funkcja, inne znaczenie. Przedstawiciel wykonawcy zapewnia, że terminy prac zostaną dotrzymane. Harmonogram mamy dosyć precyzyjnie ustalony, nie powinno być żadnych zagrożeń. Mamy bardzo mały plac budowy, będziemy musieli się na tym placu zmieścić w sposób i organizacyjny, i bezpieczny dla całej inwestycji. Prace ruszą 8 sierpnia i według harmonogramu powinny zakończyć się w listopadzie przyszłego roku. O
i będzie się działo. Straż Miejska młodnieje i robi się coraz sprawniejsza fizycznie. Musi, bo teraz, żeby pomagać, trzeba będzie nieźle pedałować. Rowery dla strażników miejskich to prezent od prezydenta. Na pewno kondycja Straży Miejskiej będzie lepsza, ponieważ jeżdżąc rowerem będą musieli dbać o swoją kondycję fizyczną. W związku z tym będą na pewno ludźmi, którzy będą przystojnymi, pięknymi mężczyznami, za którymi będą się gorzewianki oglądały. No, z pewnością na takich rowerach kondycja się poprawi. Ich zakup to wydatek 10 tysięcy złotych. Rowery, którymi poruszają się strażnicy, są to rowery z najwyższej półki. Posiadają najnowsze, najlepsze urządzenia i osprzęt, zarówno przerzutki, są dodatkowo wyposażone w kuferki z przodu i z tyłu, po to, żeby można było przewozić na przykład środki przymusu bezpośredniego oraz dokumenty. Niestety swoją kondycję rowerowi strażnicy poprawiać będą tylko wiosną i latem. No niestety to są pojazdy takie sezonowe. Inne formy pełnienia służby są w okresie zimowym. Zarówno patrole piesze, jak i tam, gdzie będzie potrzeba samochodami. Także taktyka pełnienia służby będzie zależała od tego, jakie będą warunki. Przystojni faceci na swych wspaniałych maszynach są bardzo zadowoleni z takiego sposobu patrolowania miasta. Osobiście ja i moi koledzy uważam, że pomysł jest rewelacyjny, naprawdę jest rewelacyjny. Już po pierwszym dniu pracy pracujemy o godzinie 9 rano na mieście, właśnie patrolując miasto, właśnie obrzeża miasta rowerami i zdążyliśmy już zauważyć, że bardzo to pracę ułatwia, szczególnie poradzi się po parku. Patrolić Park Róż, Park Wiosny Ludów, Park Kopernika i zrobiliśmy to naprawdę bardzo, bardzo szybko. Patrolujemy nadbrzeża Warty, tak? Dzikie wysypiska śmieci. Także jeżeli chodzi o tę stronę techniczną, no to jest rewelacja, dosłownie rewelacja. Praca na rowerach nie przeraża, bo strażnicy miejscy to aktywni ludzie. Na co dzień uprawiają sporty. Sporty uprawiam codziennie, tak można by powiedzieć. Studiowałem jeszcze na studiach, trenowałem, pływam, biegam. Specjalnie przed samym siadaniem na rower nie trenowałem, bo gdyż mam ciągłość w tym właśnie treningu. Strażnicy twierdzą, że mogą podjąć wyzwanie i przemieszczać się nawet bardziej ekstremalnymi i wyszukanymi pojazdami. Kładem, takim czterokołowym, motocyklem, motorowerem, wszystkim, czym można się poruszać. Wrotki byłyby też możliwe? Albo deskorolki? No może bardziej rolki, także na pewno. Według obywateli Gorzowa rowery dla strażników to dobry pomysł. Dawno byłam za tym, żeby właśnie Straż Miejska jeździła na rowerach, a nie samochodem, dlatego że samochodem strasznie ciężko się do nich dodzwonić, że przyjechali, a rowerem szybciej się dostaną. A jakie wrażenia po pierwszym dniu patrolowej jazdy? Jak się czuje strażnik miejski po przejażdżce na rowerze? No uważam, że o wiele lepiej jak jazda samochodem. Przede wszystkim służy i zdrowiu i więcej po prostu widać za kierownicy roweru niż za kierownicy samochodu. Miejskim strażnikom wypada więc życzyć... szerokiej drogi, panowie. Pod budowę ronda trzeba wbić aż 72 pale. Będą one podtrzymywały jego całą konstrukcję. Wbijamy pale pod przejście numer 2. Przejście podziemne, które będzie prowadziło do tej wieży, do dominanty pod rondem, jakby wewnątrz ronda. A przejście numer 1 jest praktycznie kilka dni, myślę 3-4 dni i będziemy już betonować płytę. Bylibyśmy na podobnym etapie z tamtym przejściem, gdyby nie te archeologiczne prace. No i dopiero 2-3 dni temu archeolodzy się jakby wyprowadzili dopiero od nas, także możemy cokolwiek robić. I optymistyczna wiadomość, wybudowane są już dojazdy na rondo. Zrobiony jest także wykop. W ciągu tygodnia odbudowywane będą podpory. Pale będą podtrzymywały podpory przejścia podziemnego. Grunt tu jest słaby, nawodniony, także... Czy możecie natrafić jeszcze na jakieś trudności? No, myślę, że już nie, że już wszystko mamy, co co w ziemi, to mamy odkopane. Pale też, to jest pewne posadowienie, także raczej już teraz to z górki. Przypomnijmy, rondo będzie stanowiło podziemne przejście. Będzie to także miejsce rekreacji i rozrywki. Jego średnica będzie wynosiła 48 metrów. Spółdzielnia Mieszkaniowa Staszica to ponad 5800 lokali. Znajdują się one w budynkach o różnym stopniu docieplenia. Prace polegające na ociepleniu jednego ze szczytów każdego z bloków ruszyły już w 1995 roku. Przez kolejne lata remontowano te najbardziej wymagające naprawy. W tym roku budżet przeznaczony na docieplenia wyniósł 2 miliony złotych. Robimy systematycznie docieplenia tak zwanej jednostki A, tam od Kołątaja, Korczaka, Marcinkowskiego. W tej chwili kończymy na jednostce B.
zostały nam po jednym, oczywiście jednej ścianie podłużnej robimy ocieplenie na razie. I zostały nam, kończymy Staszica budynek 6 wieżowiec i został nam tutaj budynek Staszica 8. I w tej chwili kończymy, robione są dwa budynki na Wyczółkowskiego, ostatnie dwa i na ten rok to jest koniec. Docieplenie jednego czteropiętrowego bloku to koszt 75 tysięcy złotych. Ocieplenie wieżowca może kosztować nawet do 300 tysięcy złotych. Mieszkańcy osiedla Staszica mogą być jednak spokojni. Remonty pokryje fundusz remontowy spółdzielni. Nie będą dodatkowo dopłacać do ciepleń. Jest to z funduszu remontowego spółdzielni, na który składają się wszyscy mieszkańcy. I nie przewidujemy dodatkowych dopłat. Wielka płyta zaczyna powoli niszczeć. Budynki stawiane w latach 70. i 80. wymagają remontów. Dobrym sposobem okazuje się docieplenie. Z jednej strony zwiększa trwałość elewacji, a jednocześnie zmniejszy nasze rachunki za ogrzewanie. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie wzbogacił się o nowy akademik. Budynek po byłych koszarach został zaadoptowany na potrzeby uczelni dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz pieniądzom Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Do nowego budynku przy ulicy Myśliborskiej zostaną przeniesieni studenci z dotychczasowego domu studenta przy ulicy Orląt Lwowskich. Zaś budynek przy Orląt Lwowskich zostanie przystosowany na potrzeby pomieszczeń dydaktycznych. Inwestycje przy ulicy Myśliborskiej rozpoczęto 20 stycznia. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych wyniosła niespełna 3 miliony złotych.